Kiedy Jezus chodził 2000 lat temu w ciele po ziemi, powiedział do swoich uczniów: lud ten daremnie czci mnie swoimi wargami. Dlaczego? Bo serca ich są daleko ode mnie. Szanowni Państwo, zatrzymajcie się przez chwilę i wysłuchajcie świadectwa mojego życia, które może zmienić wasze życie. Tak jak kiedyś słowa Ewangelii, 6 lat temu, zmieniły moje życie. Bóg, nazywam się Michał Korgol, Bóg był dla mnie takim dziwnym trochę tematem. Z jednej strony, całe moje życie, kiedy dorastałem, nie było w nim kompletnie miejsca dla Boga. Tak naprawdę sam dla siebie byłem Bogiem. Ale z drugiej strony, bałem się, że może On jest, więc mimo wszystko starałem się być dobry, bo tak mnie uczono. Starałem się raz czy dwa razy w roku pójść do kościoła. Kiedyś rodzice mnie uczcili. Myślałem, że Bóg w którymś momencie zobaczy te wszystkie moje starania, które robię dla tego świata, że 90% uczynków to jest dobrych, a 10% jest tylko złych. I powie: bilans masz dodatni, idziesz do nieba. Cały czas, przez całe swoje życie próbowałem żyć tak, jak system tego świata uczył, jak wkładał mi to do głowy. Jako młody chłopiec byłem prymusem w szkole. Skończyłem z najwyższą średnią szkołę podstawową. Później z najwyższą średnią skończyłem liceum. Później skończyłem tutaj w Warszawie studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji. Skończyłem je z wyróżnieniem i zacząłem budować dużą karierę. Myślałem, że tylko w ten sposób będę mógł być szczęśliwy. Przy tym wszystkim, tak jak powiedziałem wcześniej, temat Boga był takim tematem z boku. Z jednej strony bałem się, aby się na mnie nie obraził, ale z drugiej strony w jego życiu kompletnie nie było dla niego miejsca. Niech pan robi reklamę. Zawsze tak było. 2000 lat temu, kiedy Jezus Chrystus chodził po ziemię, zawsze było tak, że zawsze słowa z nieba wywoływały kontrowersje. Zawsze było tak. 99% ludzi mówiło o Jezusie, że to sekciarz. Mówili, że jest jakiś dziwny, ale On przyniósł na ziemię. On przyniósł ratunek dla każdego człowieka, dla tego Pana też. Chociaż On dzisiaj zostaje przy swoim. Każdy człowiek w swoim sercu podejmuje decyzję, kiedy słyszy Ewangelię. Ja usłyszałem 6 lat temu proste słowa Ewangelii dla człowieka, który był wykształcony, dla intelektualisty. Słowa, że Jezus Chrystus umarł za moje grzechy, że Jezus Chrystus mnie uratował. Brzmiały na początku jakoś dziwnie, ale postanowiłem je badać, postanowiłem Go szukać i któregoś dnia zawołałem: Jezu, jeśli Ty jesteś żywym Bogiem, jeśli Ty żyjesz, ja chcę Cię poznać jako osobę, jako żywą osobę, chcę mieć z Tobą relację. Zapraszam Cię do mojego życia. Ja kompletnie nie wiedziałem, co to oznacza. Nigdy nie byłem religijnym człowiekiem. Nigdy nie czytałem Słowa Bożego. Ja nawet nie wiedziałem wtedy, że narodziłem się na nowo. Ale przyjaciele, każdy człowiek tutaj na ziemi podejmuje decyzję. Każdy człowiek potrzebuje spotkać się z Bogiem. Każdy człowiek. Jezus Chrystus powiedział: dopóki nie narodzicie się na nowo z mojego ducha, nigdy nie wejdziecie do mojego królestwa. Ja kiedyś myślałem, że Boga potrzebują jedynie bandyci, degeneraci, złodzieje i przestępcy, ale nie ja. Porządny człowiek, porządny, uczciwy obywatel. Zawsze byłem dobry, miałem pozycję, miałem pieniądze, miałem szacunek. Ludzie klepali mnie po plecach, mówili: jesteś uosobieniem sukcesu. Ale ja byłem mistrzem świata w udawaniu kogoś innego, w udawaniu twardziela. Chodziłem tak, jak system tego świata nakazywał chodzić. Ale kiedy zawołałem do Niego: Jezu, ja wierzę, że Ty jesteś Bogiem. Jezu, ja wierzę, że Ty przyszedłeś na siebie, aby mnie uratować. Umarłeś za mnie, zmartwychwstałeś. Chcę, żebyś panował w moim życiu. Ja w tamtej chwili nie wiedziałem, co to oznacza. Ja nie rozumiałem, ale właśnie wtedy spotkałem się osobiście z Jezusem. Właśnie wtedy narodziłem się na nowo. Szanowni Państwo, co takiego wykonało się 2000 lat temu na krzyżu? Dzisiaj, kiedy rozglądamy się dookoła, wszędzie widzimy Jezusa przybitego do krzyża. Ale mam dla Państwa dobrą nowinę. Jezusa nie ma na krzyżu dzisiaj. On zmartwychwstał. On zmartwychwstał. Rozbroił nadziemskie władze zwierzchności i panowania. Jezus zwyciężył. Tam na krzyżu Golgoty nastąpiła wielka wymiana krzyżowa. Dla każdego, kto chce ją przyjąć. Po pierwsze, człowiek, który uwierzy, że Jezus to Bóg, który go uratował i zaprosi go do swojego serca, już nigdy nie będzie sądzony ku życiu i ku śmierci. Stanie się obywatelem nieba, bo Jezus wziął na siebie karę, wziął na siebie winę za każdy grzech człowieka, za każdy błąd, bo grzech to błąd, chybienie celu. Po drugie, jeśli dzisiaj zaprosisz go do swojego życia, możesz nigdy nie chorować, bo w jego ranach i sińcach jest twoje uzdrowienie. Ono to wykonało się na krzyżu Golgoty. Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty stał się przekleństwem, bo jest powiedziane, że przeklęty każdy, kto zawisł na drzewie. Stał się przekleństwem, aby błogosławieństwo abrahamowe przeszło na każdego człowieka, a Bóg błogosławił Abrahamowi we wszystkim. Każdy człowiek, który otworzy się dzisiaj na Jezusa, który narodzi się na nowo, dzisiaj może doświadczać nieba na ziemi. Nieba na ziemi. Nieba na ziemi. Przyjaciele, każdy z was, kto dzisiaj słyszy te słowa, musi odpowiedzieć, jaki ma do nich stosunek. Może przejdziesz obojętnie, może powiesz, co to za grupa wariatów, ale ja teraz odwołuję się do tych synów pokoju, którzy w swoim sercu Duch Święty przekonuje o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Dzisiaj jest dzień zbawienia dla ciebie. Dzisiaj możesz narodzić się na nowo. Dzisiaj możesz mieć pewność, kiedy przechodzisz koło grobów, kiedy przechodzisz koło cmentarza, możesz mieć pewność, że ty będziesz w niebie. To jest dziedzictwo krzyża. To Jezus Chrystus zapewnił każdemu człowiekowi, każdemu, kto uwierzy, każdemu, kto zechce to przyjąć, każdemu, kto powie: tak, Jezus, dziękuję Ci, że przyszedłeś na ziemię, że mnie uratowałeś. Dziękuję Ci, że panujesz w moim życiu. Ewangelia jest mocą Bożą, jest bardzo prosta, Do krzyża dzisiaj żaden z was nie może niczego dołożyć. Nie możecie być na tyle dobrzy, nie możecie być na tyle uczciwi, porządni, na tyle dobrze ubrani, na tyle wykształceni. Każdy człowiek potrzebuje Jezusa. Nieważne, czy chodzisz w płaszczu, czy w swetrze, czy jeździsz autobusem, czy Porsche, czy masz miliony złotych, czy jesteś bezdomny. Jeśli nie spotkałeś Jezusa, idziesz do piekła. Potrzebujesz się z Nim spotkać. Potrzebujesz się narodzić na nowo. To są te słowa, będą konfrontowały was teraz. Dla części z was będą to słowa ku życiu. Dla części będą to słowa ku śmierci. Bo każdy z was podejmuje dzisiaj decyzję. Nie jesteś lepszy. To nie jest tak, że ciebie to nie dotyczy. Słowo Boże mówi wyraźnie: wszyscy zgrzeszyli i braknie chwały Bożej. Tylko krew Jezusa przelana na krzyżu, krew Jezusa przelana na krzyżu 2000 lat temu jest w stanie zapewnić ci zbawienie, jest w stanie zapewnić ci ratunek. Ty decydujesz. Mądrze wybierajcie. Ojcze, ja modlę się teraz o każdą osobę, która słucha tych słów. Ojcze, ja ścieram zasłony z ludzkich umysłów. Ojcze, odpycham od ludzi wszelką martwą religię, wszelki humanizm. Ojcze, ja dziękuję Ci, że słowa życia dotykają ich głęboko, dotykają ich serc. Duchu Święty, dziękuję Ci, że Ty przekonujesz tych ludzi o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Duchu Święty, dziękuję Ci, że przekonujesz ich o potrzebie życia z Tobą, tak jak przekonałeś mnie 6 lat temu. Kiedy ja Jego szukałem, przyjaciele, ja uświadomiłem sobie w pewnym momencie, że ja potrzebuję Jezusa, a miałem wszystko, co ten świat oferuje. Miałem pozycję, miałem pieniądze, rodzinę, zbudowałem piękny dom, 4 razy w roku wyjeżdżałem na zagraniczne wakacje, miałem nowe samochody. Wydawało się, że mam wszystko, ale ja wiedziałem, że nie o to chodzi. Wiedziałem. I właśnie wtedy, nie rozumiejąc niczego, bo intelektualnie wydawało mi się to niedorzeczne, powiedziałem: Jezu, przyjdź i panuj w moim życiu. Jezu, przyjdź i mnie uratuj. Jezu, zapraszam Cię, Ty jesteś Bogiem. Przyjdź i mnie uratuj. I On przyszedł. Przyszedł do mnie, bo i przyjdzie do każdego, kto w szczerości serca zawoła do Niego. Możesz powiedzieć tak: Jezu, ja nie rozumiem, co ten człowiek mówił na tej ulicy. Ja nie rozumiem, co on do mnie mówił, ale ja słyszę, że jest w tym życie. Ja słyszę w tym moc. Jezus, ja chcę Cię spotkać. Ja podejmuję teraz decyzję, że chcę Cię spotkać. Jeśli Ty żyjesz, przyjdź do mnie i uratuj mnie. I będziesz go doświadczał, kiedy oddasz mu swoje życie. Dzisiaj zostaniesz obywatelem nieba. Mądrze decydujcie. Amen.